pośle, skąd wizyta w Kamiennej Górze? No tutaj spotykam się dosyć często z kamieniogórzanami i często mnie zaprasza pan burmistrz, tutaj obok mnie stojący, za co mu serdecznie dziękuję, ale także współpracuję na co dzień ze Stowarzyszeniem Razem, które dzisiaj jest organizatorem tej wspaniałej imprezy plenerowej, gdzie najmłodsi, a więc przedszkolaki i starsi będą mogli zmierzyć się w biegach tutaj po ulicach Kamiennej Góry i na stadionie kamieniogórskim. A więc wspaniała impreza, otwarcie sezonu tak właściwie, mamy spóźnioną wiosnę, pogoda sprzyja, więc wszystko wskazuje na to, że impreza będzie udana. I tutaj gratuluję już na samym początku organizatorom, a więc Stowarzyszeniu Razem. Powiem, że moja współpraca z tym stowarzyszeniem od pewnego czasu już jest bardzo bliska i bardzo ścisła. I powiem, że ci liderzy stowarzyszenia, dzisiaj to oficjalnie zrobimy. Ja zgłoszę to oczywiście do Sejmu. Będą za ich zgodą oczywiście moimi asystentami poselskimi, a więc tym bardziej będziemy bezpośrednio kontakcie, będziemy mogli współpracować we wszystkich interesujących i to stowarzyszenie, i te osoby, i mnie osobiście w sprawach, a szczególnie chodzi o to, żeby przekazywać to, co się dzieje na szczeblu parlamentu tutaj w ten tak zwany teren, a więc do miasta, do powiatu kamieniogórskiego, tym bardziej, że mi to jest bliskie. Bo ja się tutaj urodziłem. Ja tutaj chodziłem do szkoły podstawowej. Jak skończyłem tą swoją edukację podstawową, no wyjechałem do Wrocławia i się okazuje, że to już był wyjazd taki, można powiedzieć, docelowy, bo tam skończyłem szkołę średnią, studia, no i wyemigrowałem, przeprowadziłem się do Zagłębia Miedziowego, w którym funkcjonuję od ponad 30 lat. Także przyjemnie mi tutaj wracać, przyjemnie przebywać, tym bardziej, że bardzo wielu osób znam, bardzo wiele osób mnie zna, a więc jestem u siebie. Tak, przyjechałem, bo zapowiadałem dokładnie miesiąc temu, że zamierzamy tutaj z kolegami, asystentami to biuro poselskie w Kamiennej Górze zlokalizować i otworzyć. I powiem, że dzisiaj jesteśmy na etapie, tego się chyba za chwilę będę wiedział, bo jeszcze nie oglądałem, na etapie już zidentyfikowania tego pomieszczenia. I jak tylko rzeczywiście będzie to odpowiednie, wspólnie za chwilę pewnie uznamy, to otwarcie oficjalne nastąpi. Pewnie to nie dzisiaj będzie miało miejsce, bo chciałbym, żeby to miało odpowiednią oprawę i żebyśmy przybliżyli mieszkańcom tego regionu i adres, i miejsce, i ludzi, którzy będą to biuro obsługiwać. Także jak powiedziałem, tak się stanie. Pan poseł jest widoczny w Kamiennej Górze i na naszym terenie, ale wydaje się, że to biuro trochę późno. Jednak to już tylko rok i kolejne wybory. No nie, nie, nie. To jeszcze 2,5 roku i kolejne wybory. Ja chciałbym do Sejmu. Ja chciałbym, żeby te wybory już miały miejsce, bowiem ta koalicja, która dzisiaj rządzi w Polsce, się wypaliła. Ona nie ma pomysłu na rozwiązanie podstawowych problemów społecznych, począwszy od gospodarki, a skończywszy na polityce społecznej. A więc jesteśmy w totalnym kryzysie, a w Sejmie nie pojawiają się żadne projekty, które miałyby albo zneutralizować te negatywne skutki tego kryzysu, albo wręcz odwrotnie, trend zmienić i wprowadzić Polskę na ścieżkę stałego wzrostu produktu krajowego brutto. A więc zresztą pan prezydent, z czym się zgadzam, Komorowski ostatnio powiedział, że ta ekipa rzeczywiście jest wypalona, zmęczona i tak właściwie niekreatywna, nie ma pomysłu na rozwiązywanie podstawowych problemów naszego kraju. I oczywiście nie powiedział tego, ja dopowiem, że rzeczywiście dobrze by było, żeby za chwilę się odbyły wybory i żeby społeczeństwo wybrało tych, którzy mają pomysły na Polskę, tych, którzy są kreatywni i tym, którym chce jeszcze się chcieć, bo tej ekipie już się chyba nie chce. To będzie społecznym asystentem konkretnie. No, społecznymi asystentami myślę, tak, że nie będzie tutaj tajemnicy, jak powiem, tak, będzie moja skromna osoba. Będzie Arkadiusz Dybiec, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kamiennogórskiego Inicjatyw Społecznych Razem i jego zastępca, pan Radosław Oleksiak. Myślę, że pan poseł tutaj powierzy nam tę zaszczytną funkcję bycia jego oczami w terenie. No i myślę, że będziemy tutaj współpracować i wszystkie sprawy, które można będzie rozwiązać za pośrednictwem jego osoby, będziemy starać się pomagać w rozwiązywaniu tych spraw. A ja chciałem oficjalnie wręczyć kolegom, akurat oni dzisiaj są rozszarpywani, bo trzeba to zrozumieć, są organizatorami tego wielkiego przedsięwzięcia, ale to myślę, że przy otwarciu biura
która oficjalnie kolegom przed waszymi kamerami, mikrofonami te legitymacje wręczę, ale wcześniej zgłoszę do kolegów do rejestru, bo zresztą tutaj się nie funkcjonuje w sposób zawaluowany, jest to działanie o charakterze publicznym, a więc będą w rejestrze sejmowym. Jeżeli w następnym tygodniu państwo sięgniecie po stronę internetową Sejmu i moje nazwisko, gdzie są zakładki, między innymi biura poselskie, asystenci, to pewnie już natraficie na nazwiska kolegów tutaj z Kamiennej Góry. Są działkami. No właśnie. Ja powiem, że temat działek jest tematem, który wraca jak bumerang do Sejmu co kadencję sejmową, w której władzę w Rzeczypospolitej przejmuje prawica. Tak było za AWS-u, tak było za PiS-u i tak jest dzisiaj za Platformy Obywatelskiej. A więc tam, gdzie rządzi prawicowe ugrupowanie, tam zaczyna się kolejna próba rozprawy z działkowcami i z ogrodami działkowymi i Polskim Związkiem Działkowców. Na szczęście do tej pory, powtarzam, nigdy prawica nie rządziła przez dwie kolejne kadencje i nie zdążyła rozprawić się z ogrodami działkowymi. Tak było za AWS-u, bo za późno się za to zabrali. Tak było za PiS-u, który rządził tylko na szczęście dwa lata Polską. No i ubolewam, że ta ekipa Platformy Obywatelskiej rządzi kolejną kadencję. Jest ogromne zagrożenie, że ta rozprawa może być skuteczna. Powtarzam, tylko zagrożenie, bowiem w Sejmie są cztery projekty ustaw, które mają uregulować tą kwestię zgodnie z życzeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne niektóre zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jest projekt obywatelski podpisany przez około 1 milion obywateli Rzeczypospolitej, niekoniecznie działkowców, którzy uznali, że ta regulacja, która daje szansę działkowcom pozostawienia na praktycznie dotychczasowych zasadach posiadanych działek, a także otwiera możliwość stowarzyszania się w stowarzyszeniach niekoniecznie Polskim Związku Działkowców, bo tam ten monopol jest jak gdyby lekko naruszony. Co wcale nie oznacza, że Polski Związek Działkowców przestanie funkcjonować, tak jakby chciała Platforma Obywatelska. Bo w projekcie Platformy Obywatelskiej jest zapis mówiący o tym, że będzie powołany likwidator Polskiego Związku Działkowców. Likwidator, który co rok będzie dawał informacje ministrowi Skarbu Państwa o postępie z likwidacji majątku ruchomego i nieruchomego tego Związku Ogólnopolskiego. I czytaj, na koniec pewnie przyzna sobie milionowe nagrody za to, że skutecznie zlikwidował Polski Związek Działkowców. Oczywiście nie ma zgody ani naszej, ani działkowców, jest ich przecież w Polsce około 1 miliona, czy ponad 1 milion, na to, żeby tak rozprawiać się z tą organizacją, która ma wiekowe tradycje. Bowiem nieprawdą jest, że i ogrody działkowe, i działkowcy, i Polski Związek Działkowców powstały w tak zwanej Polsce tej komunistycznej, czy dawnym ustroju społeczno-gospodarczym. Ogrody działkowe powstały już w okresie Polski międzywojennej i mają tradycje sięgające właśnie początków XX stulecia. I powiem, że ten cały majątek, który został wypracowany, stworzony przez działkowców, także przez Polski Związek Działkowców, nie jest majątkiem państwowym. To jest majątek praktycznie prywatny tych osób, które tam oddawały i swoje nadwyżki, które wypracowały poprzez inwestowanie w tych ogrodach działkowych, czy też dawały swoją osobistą pracę. Ja przypomnę także, że w latach 70. i 80., kiedy był największy boom, jeśli chodzi o rozwój ogrodów działkowych, to nawet była zgoda załóg pracowniczych, związków zawodowych na to, żeby środki tak zwanego społecznego spożycia, a więc fundusze socjalne, były inwestowane w ogrody działkowe. Ja sam w latach 80. zagospodarowywałem ogród i budowałem ogród Pigwa w Lubinie, w którym dzisiaj jest ponad 500 działkowców, 500 ogrodów działkowych. I dzisiaj to jest wspaniała oaza zieleni, kwiatów, wypoczynku. A ja przypominam, że tam był zwyczajny ugór, nieużytek, chaszcze, zarośla, które karczowaliśmy, wycinaliśmy i doprowadzaliśmy to do użyteczności. A więc dzisiaj, jeżeli ktoś uważa, że należy rozprawić się z ogrodami działkowymi, to powiem, że z naszej strony, ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie miał oczywiście sprzeciw w sposób jednoznaczny, artykułowany. Co zrobiliśmy, zgłaszając do Sejmu
nasz projekt ustawy, który nowelizuje ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, i to jest projekt, który idzie w kierunku oczekiwań tej ogromnej armii polskich działkowców. Ja przypomnę, że w Kamiennej Górze przed chwilą miałem okazję rozmawiać z prezesem. Też mamy około 2000 ogrodów działkowych. Jeżeli to pomnożymy przez 3-4, to praktycznie to jest 6-7-8 tysięcy mieszkańców Kamiennej Góry i okolic jest zaangażowanych bezpośrednio w to przedsięwzięcie. A więc spróbujcie ich zapytać, czy się zgadzają z oczekiwaniami Platformy Obywatelskiej, czy też PiS-u, żeby to zlikwidować. Bowiem słusznie zauważono, że dzisiaj się rozprawią, mam nadzieję, że nie, i SLD wszystko zrobi, żeby tak nie było, z ogrodami działkowymi. Za chwilę z Polskim Związkiem Działkowców, który też jest podobnie zorganizowany jak Polski Związek Działkowców, czy Polskim Związkiem Wędkarskim, czy może jeszcze jakimś innym związkiem, który łowieckim. Działa, czy łowieckim, tak jest, akurat tutaj dobrze mi kolega podpowiada, bo też jestem zaangażowany w działalność w tym związku. A więc to są dobrze funkcjonujące instytucje, które wiele dobra przysparzają w tej dziedzinie, w której funkcjonują, i są powszechnie szanowane i uznawane w kraju i za granicą. Nawet my jesteśmy swoistym wzorcem dla wielu krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prowadzenie tego typu działalności. A więc 4 projekty ustaw poszły do 4 komisji sejmowych. My proponowaliśmy powołanie komisji nadzwyczajnej, która zajęłaby się tylko i wyłącznie tymi projektami, i żeby zrobić z tych 4 jeden, ja powiem, że to będzie bardzo trudne, bowiem każdy jest idący w zupełnie innym kierunku. Platforma Obywatelska, i słusznie zauważono, konkludując ten projekt, czy podsumowując ten projekt, że to jest projekt deweloperski, a więc jest to projekt, który likwiduje Polski Związek Działkowców, nacjonalizuje ogrody działkowe i obciąża działkowców dodatkowymi opłatami, których większość pewnie nie będzie w stanie wypłacić, ponieść. A więc to jest projekt dla deweloperów, którzy pewnie na miejscach dobrych lokalizacji ogrodów działkowych chętnie by widzieli inwestycje, budownictwo, niekoniecznie mieszkaniowe, przede wszystkim komercyjne budownictwo dla firm i różnych biur i biurowców. A więc to jest projekt, jeśli chodzi o Platformę, projekt deweloperski. Jeśli chodzi o projekt Prawa i Sprawiedliwości, czytaj Solidarnej Polski, bo to jest tak właściwie jedno i to samo, no to jest projekt dla ludzi bogatych. To jest projekt, który rozwala dotychczasową organizację i przekłada obowiązki ponoszenia kosztów z tytułu funkcjonowania ogrodów działkowych bezpośrednio na działkowców. Nasz projekt, jak powiedziałem, jest projektem, który zachowuje status quo, nie ma dodatkowych obciążeń dla obywateli, daje swobodę zrzeszania się i nie dotyka Polskiego Związku Działkowców. Jeżeli działkowcy nie będą chcieli być zrzeszonymi w Polskim Związku Działkowców, to sobie powołają stowarzyszenie i ono będzie reprezentowało ich ogród. Ale to jest ich wybór. Żyjemy w demokratycznym państwie prawnym i powinniśmy takie rozwiązania szanować. A więc ja tutaj mam nadzieję, że Polskie Stronnictwo Ludowe, które jest tutaj kluczem w głosowaniach nad ostatecznym tekstem tejże ustawy, zachowa się zgodnie z oczekiwaniami działkowców, a nie deweloperów i polityków prawicowych. I być może to są płonne oczekiwania, ale to będzie sprawdzian dla tej organizacji, tej partii politycznej, która się mieni reprezentantem ludzi, którzy są bezpośrednio związani z rolnictwem, z ziemią, z uprawami, sadownictwem itd. Bo przecież tacy funkcjonują na ogrodach działkowych. A więc ogromny sprawdzian przed Polskim Stronnictwem Ludowym.